Witam Was bardzo serdecznie w prezentacji unboxing, pierwsze wrażenia nowej serii laserów rotacyjnych NL720. Po rozpakowaniu prezentuje się piękna, wytrzymała waliza w kolorze Nivel System żółtym. I do dyspozycji mamy manual instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest przygotowana po angielsku i po polsku. Natomiast warto wspomnieć, że na końcu instrukcji mamy certyfikat kalibracji, dzięki czemu mamy potwierdzenie, że sprzęt sprzed sprzedażą został sprawdzony i skalibrowany, gotowy jest do pracy. Sprawdźmy to cudo. Niwelatory laserowe NL720 oferowane są w dwóch wersjach. Wersja z wiązką czerwoną i wersja z wiązką zieloną. Sama obudowa prezentuje się dość solidnie. Od góry mamy metalowy korpus, który chroni ten najważniejszy element lasera, czyli głowicę laserową w sposób odpowiedni. Na froncie mamy wykuty napis Nivel oraz wszelkie elementy tutaj, te narożne, zostały zabezpieczone gumą, dzięki czemu sprzęt na pewno nie uszkodzi się podczas transportu czy podczas przemieszczania na budowie. Centralna część lasera zarezerwowana została na menu i wyświetlacz laserowy. U dołu znajduje się komora akumulatora litowo-jonowego. To znaczy, że laser może być doładowywany, nie posiada efektu pamięci. Akumulator posiada pojemność 5000 mAh i akumulator może być w łatwy sposób usunięty, ewentualnie zamieniony na nowy. Od dołu i z boku mamy wejście do montażu na statywie. Lasery NL720 to bardzo precyzyjny sprzęt rzędu 0,72 mm na 10 m i dedykowany jest do wszelkich prac dalekiego zasięgu. Zasięg tego lasera to 700 metrów. Mamy możliwość skorzystania z wielu funkcjonalności, w tym pochylania płaszczyzny w jednym albo w dwóch kierunkach. Pochylanie odbywa się w sposób manualny. Mamy możliwość pracy zarówno z płaszczyzną pionową, jak i poziomą. Na wyposażeniu lasera znajdziemy także czujnik cyfrowy. Wskazania różnic wysokości prezentowane są w sposób numeryczny. Zarówno niwelator laserowy, jak i czujnik posiadają radio, dzięki czemu mogą się komunikować. Jest to potrzebne w przypadku skorzystania z funkcji autowpasowania. Funkcja ta pozwala w sposób automatyczny pochylić płaszczyznę poziomą, zarówno w jednym, jak i w dwóch kierunkach, jak i pionową. Ustawiając niwelator laserowy i czujnik w danym położeniu na budowie, niwelator laserowy sam znajdzie punkt centralny czujnika i dostosuje pochylenie poziome płaszczyzny do położenia czujnika, czy w przypadku wyszukiwania kierunku sam znajdzie czujnik i wpasuje kierunek w zadany na budowie. Dodatkowo na wyposażeniu znajdziemy pilot zdalnego sterowania. Pilot zdalnego sterowania także posiada radio, dzięki czemu mamy możliwość sterowania funkcjami na dalekich odległościach. Ten zasięg może wynosić nawet do 100 metrów. Wszystkie parametry, które są prezentowane na wyświetlaczu lasera, mogą być także prezentowane na wyświetlaczu czujnika. Dodatkowo na wyposażeniu znajdziemy okulary laserowe, które to w niektórych warunkach mogą poprawić widoczność wiązki laserowej. Nie są to okulary, które chronią, dlatego że sam niwelator laserowy wyposażony został w klasę lasera 2, to znaczy, że jest bezpieczny dla wzroku. Mamy także możliwość skorzystania z tarczki konstrukcyjnej. Tarczka dopasuje nam element roboczy względem płaszczyzny poziomej czy pionowej generowanej przez laser. Do tego służy tutaj taka specjalna podziałka. Akumulator jest ładowany za pośrednictwem takiej oto ładowarki. Ładowanie akumulatora trwa około 7-8 godzin do pełnego naładowania.
Niwelatory laserowe nowej generacji serii NL720 to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy szukają sprawdzonego, pewnego i przede wszystkim niezawodnego sprzętu posiadające wysokie parametry pracy. Funkcje pasowania automatycznego zarówno płaszczyzny poziomej, jak i pionowej, daleki zasięg, wysokie dokładności pracy, funkcja skanowania czy możliwość pracy z czujnikiem cyfrowym, to wszystko składa się na dużą dawkę komfortu, jaką zyskujemy za pośrednictwem współpracy z tego rodzaju sprzętem. Warto też wspomnieć, że sprzęt objęty jest wsparciem serwisowym zarówno na gwarancji, jak i po gwarancji. Przed sprzedażą sprzęt jest sprawdzony i skalibrowany, jakkolwiek zalecamy, aby raz w roku dokonać sprawdzenia i skorzystać ze wsparcia serwisu celem skalibrowania, aby sprzęt służył nam na długie lata.